Niedawno informowaliśmy o problemach z wydaniem pozwolenia na budowę przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chociaż starostwo powiatowe otrzymało promesę na 65 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład, to nie można było ogłosić przetargu na wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu odbudowy mostu Tczewskiego. Po spotkaniu z generalnym konserwatorem zabytków w sprawie dalszych prac przy odbudowie pojawiły się jednak optymistyczne wieści. Problemy proceduralne zostały rozwiązane, poinformował w czwartek Jarosław Selin. Bardzo konkretnie spotkanie trwało około godziny, natomiast skupiliśmy się tylko na tych 65 milionach, które są teraz w grze, czyli pieniądze z Polskiego Ładu. Przypomnę, 61,750 to są pieniądze 95%, natomiast wkład własny 3 miliony 250 ma być przekazany przez Muzeum II Wojny Światowej i to zostało też potwierdzone przez pana ministra. Po krótkiej wymianie pomiędzy konserwatorem zabytków albo pracownikiem konserwatora wojewódzkiego i panami, którzy reprezentują biuro projektowe, został zaproponowany termin końcowy, ostateczny przez pana ministra. Jest to połowa maja. Do połowy maja mają wszystkie uzgodnienia, wszystkie prace zakończone być i możemy wtedy występować o pozwolenie na budowę, czyli organizować przetarg. Na tym spotkaniu otrzymaliśmy już decyzję, która uprawnia nas do pracy z Przemysłem STB, czyli demontaż i montaż w Tczewie od strony zachodniej, czyli ulica Jana Skolna. To spotkanie było nieodzowne, żeby zakończyć je jak najszybciej. Jeżeli ostateczne decyzje zapadną do połowy maja, to najpóźniej początek czerwca, w czerwiec to jest ten termin, kiedy ogłosimy przetarg. W spotkaniu brał udział także tczewski poseł Kazimierz Smoliński, który liczy na szybkie ogłoszenie przetargu. Cieszę się, że udało mi się po raz drugi zainicjować takie spotkanie. Teraz moim zdaniem ono kończy, że tak powiem, ten etap uzgodnień między stronami na ten etap, który ma być objęty przetargiem najbliższym. Zmieniono trochę koncepcję. Starostwo w tej chwili występuje w tym etapie o odbudowę przyczółka przede wszystkim, no ale jest też filar ten rzeczny i przeniesienie przęsła. Nie będzie budowy nowego przęsła. Te nowe przęsła będą budowane w kolejnym etapie. Technicznie jest to możliwe, więc w tej chwili było też Muzeum II Wojny Światowej, bo już jest powołany oddział muzeum w Tczewie. Ono formalnie funkcjonuje, natomiast no, fizycznie musi być zbudowany przyczółek, żeby to muzeum mogło tam rozpocząć swoje funkcjonowanie. Uzgodnienia, tak jak tu pan generalny konserwator powiedział, muszą zakończyć się tak szybko, żeby w czerwcu mógł być ogłoszony przetarg i wierzę w to, że tak będzie. Most jest zamknięty dla ruchu kołowego od 2010 roku. Rozpoczęta 13 lat temu odbudowa trwa już znacznie dłużej niż jego budowa w XIX wieku. Wszystkie strony zainteresowane odbudową liczą, że spotkanie w resorcie kultury to prawdziwe wyjście z trwającego od jakiegoś czasu impasu.